Starosta kępiński Włodzimierz Mazurkiewicz wyróżnił uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendiami na nowy rok szkolny. Jest to już trzeci rok od uchwalenia przez Radę Powiatu Kępińskiego uchwały o przyznawaniu corocznych stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kępińskiego. Przez te lata skorzystało ze stypendiów już 37 uczniów. Stypendia starosty wraz z nagrodami starosty wyróżniają najlepszą i najaktywniejszą młodzież. W odróżnieniu od jednorazowych nagród stypendium wypłacane jest co miesiąc przez okres szkolny od września do czerwca. 10 miesięcy. Może nie jest to kwota jakaś oszałamiająca, ale ma ona bardziej mobilizować do działania i to jest 100 zł miesięcznie dla uczniów i w tym wypadku kryterium naukowe, że tak powiem, jest mniej istotne, a bardziej istotna jest pasja. Robienie czegoś poza tym, co normalnie w szkole się dzieje. Czyli są to uczniowie z jakimiś zdolnościami artystycznymi, zdolnościami organizacyjnymi, zdolnościami sportowymi, społecznicy działający w różnych stowarzyszeniach. I o to nam chodziło, żeby takich ludzi wyłapywać, żeby ich mobilizować. Stypendia otrzymało 13 uczniów z LO nr 1, ZSP nr 1 i nr 2, którzy przez co najmniej rok zabłysnęli swoimi zainteresowaniami. Ważna jest w szkole pasja, zawsze to powtarzam, mówiłem to dzisiaj też tym młodym ludziom i ważne jest to, żeby tę pasję zaszczepić, żeby się okazało, że możemy coś zrobić, że jesteśmy, wyróżniamy się wśród rówieśników, bo to procentuje na przyszłość. Ja im gratuluję, cieszę się, że tak różnicowane są osoby dzisiaj, bo mówię, począwszy od sportu, poprzez sprawy artystyczne, działalność w stowarzyszeniach, aż po gdzieś sprawy związane z naukami ścisłymi, to świetnie świadczy też o naszych szkołach. Stypendia w wysokości 100 zł miesięcznie przez rok szkolny otrzymywać będzie z LO nr 1 Daria Dudkiewicz, Paulina Parzonka, Danuta Puchała, Aleksandra Robiszewska, Weronika Świerczyńska. Zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 Dionizy Knapik, Żaneta Kulok, Marzena Wawrzyniak, Marta Witek i Robert Zuzel. ZSP nr 2 Magdalena Anszczak, Julia Cieślak i Tomasz Gąszczak. Stypendium młodzież otrzyma w gotówce i może przeznaczyć na dowolny cel. Uroczystość wręczenia stypendium młodzieży odbyła się w nowo wyremontowanej sali sesyjnej Urzędu Starostwa i była to pierwsza oficjalna uroczystość tej sali.